Witam Państwa z miasteczka Owosso w stanie Michigan. Stoję przed budynkiem nowo wybudowanym ośrodku zdrowia przyszpitalnym. Eliptyczny projekt dachu przypomina architekturę w międzywojennej Polsce, jak dziadka projekt przedszkola w Warszawie. W Owosso historyczny dom był odrestaurowany ostatnio. Studenci architektury projektują apartamenty powyżej sklepu, ale Owosso też ma swoje miejsca, domy i budynki w złym stanie. Przyjechałam do Łodzi w grudniu roku 2022, by oglądać osiedle Montfiła Mireckiego. Na pewno ucieszyło dziadka uczestniczyć w projektowaniu z inicjatywy zarządu miasta Łodzi. Było to osiedle o nowoczesnej architekturze funkcjonalizmu, luźnej zabudowie na zasadzie nasłonecznienia mieszkań i przewietrzenia dziedzińców. Osiedle powstało na 15 hektarach w trójkątnym kwartale w zachodniej części miasta, niedaleko terenów leśnych. Byłam przeprowadzona przez panią Teresę Latuszewską z Syrdac, Urban Forms i innymi paniami z osiedla. Matka moja wspominała w Ameryce o wartościach i konserwacji swojego ojca. He divided his time between new buildings, new churches, new architecture, modern architecture, and conservation of the old antiques, which have to be conserved, because if they are not conserved, they dissipate or they are forgotten. Przechodząc przez osiedle w Łodzi, od zeszłego wieku oglądałyśmy zniszczenia muru w wielu miejscach i okna, które nie są zawsze dopasowane. Mieszkańcy jednego bloku odnowili swój budynek z aprobatą konserwatora, ale z długiem na 20 lat. Budynek wspólnoty z Izbą Pamięci jest bez wody i słabo ogrzewany. Widać jest miejsce na rozbudowę i historyczną kawiarnię. Wiem, że znakomici polscy urbaniści i ekonomiści potrafią z konserwatorem rozwiązać plan z rozsądną regulacją. Liderów miasta zarządu Łodzi dopinguję przyjmować baton pamięci od poprzedników i zrewitalizować osiedle Montfiła Mireckiego. Jesteśmy trzecim pokoleniem po konstrukcji. Dopinguję. Idźmy naprzód. Pójdziemy naprzód.